te, w których miały zostać otwarte punkty usługowe, bary i kawiarnie. A co z peronami i kasami? Postęp prac sprawdzała Barbara Zielińska. Te części dworca mają być gotowe. Obsługa pasażerów według obietnic i kolejarzy, i marszałka, który stoi na czele Komitetu Organizacyjnego Euro, będzie przebiegała bez zarzutów. To tak, Bogu dzięki, że mamy gwarancję, że uda się skończyć przynajmniej z tą częścią komunikacyjną, bo nie będzie wstydu, gdyby nasi podróżni musieli wsiadać na czymś, co jest rozkopane.